Grób Kulczyka. Tak wygląda miejsce spoczynku najbogatszego Polaka. Jan Kulczyk na długo przed śmiercią utrzymywał rangę najbogatszego Polaka. Także jego ojciec był znanym biznesmenem. Jak wygląda i gdzie znajduje się grób słynnego przedsiębiorcy? Będziecie bardzo zaskoczeni. Kim był Jan Kulczyk? Majątek Jana Kulczyka szacowano w 2014 roku na 15 miliardów złotych. Od 2002 roku aż do śmierci regularnie był klasyfikowany w rankingu Wprost jako najbogatszy Polak. Był właścicielem przedsiębiorstwa Kulczyk Holding i międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments. Poza tym pełnił funkcję prezesa w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej, przewodniczącego w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej i wielu podobnych. Mimo tak szerokich wpływów i funduszy nawet on nie uchronił się przed zupełnie niespodziewanym, przykrym końcem. Jego nagła śmierć do dziś wywołuje wiele pytań. Jak umarł Jan Kulczyk? Kulczyk doczekał się licznej rodziny. Z małżeństwa z Grażyną Kulczyk miał dwoje dzieci, Sebastiana i Dominikę. Został też dziadkiem Jeremiego i Weroniki Lubomirskich-Lanckorońskich. Nie brakowało mu miłości. Przez wiele lat u jego boku trwała Joanna Przetakiewicz. Wszyscy bliscy biznesmena byli porażeni wiadomością o jego śmierci. Wiadomo, że Jan wyjechał do Wiednia na podobno rutynowy zabieg. Przebywał w tamtejszym szpitalu Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien. Zabieg kardiologiczny miał jednak powikłania, które doprowadziły do śmierci Kulczyka. W prasie nie brakowało jednak niepotwierdzonych plotek i doniesień o chorobach towarzyszących, które miały doprowadzić do zatoru płucnego. Kulczyk zmarł w wieku 65 lat, 29 lipca 2015 roku. Jego ciało sprowadzono do Polski, gdzie spoczął w rodzinnym grobie. Miejsce pochówku jest spektakularne, poniżej możecie obejrzeć je na zdjęciach. Gdzie jest grób Jana Kulczyka? Grób Jana Kulczyka znajduje się na cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu. Biznesmen spoczął w rodzinnym grobowcu, w którym wcześniej pochowano jego ojca Henryka Kulczyka. Nad grobem góruje ogromna rzeźba, wykonana przez cenionego artystę, Igora Mitoraja. Jedna z figur przedstawia dwie przytulone ludzkie postaci, bez rąk i nóg, za to ze skrzydłami. Druga przedstawia drzewo. Na płycie nagrobnej znajduje się napis: bo śmierć to zbyt mały powód, by przestać kochać, brzmi sentencja. Miejsce pochówku Jana Kulczyka odwiedzili dziennikarze portalu Shownews. Nagrobek ozdabiają jak zwykle białe kwiaty oraz znicze tego samego koloru. Dekoracja grobu Kulczyków zawsze jest utrzymana w bieli. Ktoś położył tam jednak w tym roku jedną, ciętą czerwoną różę.